Pierwszą niedzielę Wielkiego Postu poznajemy poprzez Słowo Boże dzieje grzechu. W pierwszym czytaniu poprzez spektakularną scenę kuszenia Adama i Ewy i grzechu pierworodnego widzimy, jak grzech wszedł na świat. Przez jednego dotknął nas wszystkich. W ten sposób rozpoczęła się historia grzechu w życiu człowieka. Kuszenie, które jest modelowo ukazane w pierwszym czytaniu, dotyka każdego z nas. I to kuszenie odsłania się w kolejnych aktach. Aktach człowieka, kolejnych ludzi, których poznajemy na kartach Pisma Świętego. Króla Dawida. To kuszenie odwzorowane jest także w naszym życiu, w życiu każdego człowieka. Ale dzieje grzechu nie kończą się na fakcie kuszenia i zgody na to, co szatan proponuje. Dzisiaj Słowo Boże już w psalmie pokazuje nam tego samego króla Dawida, który już zwycięża, bo przyznaje się do grzechu, wie, że jest grzesznikiem i zwraca się ku Bogu. Prosi o wybaczenie i Bóg mu wybacza. I Jezus Chrystus, ten, który prawdziwie zwyciężył grzech, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, też jest kuszony, jak czytamy w Ewangelii. Też przyjmuje na siebie kuszenie szatana. Możemy powiedzieć, że wchodzi w skórę Ewy, ale jednak nie jak Ewa zgadza się na to, co szatan proponuje, ale zupełnie to odrzuca. Tak jak Ewa przegrała, Jezus wygrywa.